Widzowie, witam was w drugiej części filmu. Sobie obczajmy następne budynki. Z tego będziemy musieli, który był w pierwszej części, wejść, bo nie chce mi się chodzić przez krzaki. I no taka sprawa. Chyba że sobie tamtędy przejdę, nie wiem. Okej, tu nic nie ma. Idziemy dalej. Muszę latarkę tylko wyłączyć. Nie wiem, czy pójdę tędy w sumie. Trochę niebezpiecznie. Okej. Dobra. Jest jakieś wejście tutaj. I tu jest kolejne takie samo coś jak tam. Ta część będzie trochę krótsza, ale nie chcę robić jednego długiego filmu. Także dlatego będą dwie części. Dobra, to ptaki. Ogółem przypał, bo jestem sam. I obym wyszedł stąd. Nie ma tu nikogo, bo już obiekt mam obczajony i raczej nikogo tu nie spotkam. Tam jest gdzieś wyjście z obiektu, z tego co się orientuję. Idziemy dalej. Tak, tam jest wyjście z obiektu. Jak to przepatrzę? Tak, bo widzę mój rower przypięty. Czyli tam jest wyjście. O, tu był jakiś piecyk chyba, chociaż się nie znam na tym. Wiem, że tu była paszarnia. I to tyle wiem na temat tego urbexu w sumie. Bo nigdzie w internecie nie ma informacji, kiedy ona przestała działać, co się stało, że nie działa. Nic z tych rzeczy nie ma. I ja to mówię poważnie, że niby obiekt trochę znany. Ja się znany, no. Na YouTubie nie ma urbexów, ale tu ludzie chodzą na ASG. Więc raczej ktoś tutaj dostał pozwolenie na chodzenie tutaj, w sensie na robienie. O, jest studnia. Dwie studnie, muszę uważać, żeby nie wejść. Dlatego patrzę i pod nogi, i przed siebie, i wokół. O kurde. Wolę nie podchodzić. Ale tu takie coś było. I zastanawiam się, gdzie teraz, czego jeszcze nie zobaczyłem. Ale zrobię chyba takie przejście po obiekcie. O, to będzie zdjęcie na miniaturkę do obu części. I wokół jest droga i na szczęście mnie nie widać raczej. Dobra, to jakaś ciężarówka jechała. Tam już byłem chyba. Tak, byłem tam już. Zastanawiam się, czy sobie pójść tędy, czy przejść przez cały obiekt jeszcze raz, ale chyba przejdę tamtędy. Obiekt ogólnie, no może nie ma już w nim wyposażenia, ale jest bardzo fajny. Moim zdaniem jest to w sumie jeden chyba z lepszych urbexów, na jakich byłem. A ja u mnie w Oławie to takich miejscówek nie ma. O, tu coś było, ale nie wiem co. Tutaj jeszcze. Okej. Będą zdjęcia do miniaturek, bo jeszcze nie wiem, które wybiorę. To kurczaka, ja się denerwowałem, co jest. No i wychodzimy już z obiektu. Tak to wygląda. Tutaj wyjście. Nie wiem, czy pokazywałem. Ale są dwa wejścia. I to jest pralka, dobra. Jest wszystko git. Komin też jest, ale na niego oczywiście nie będziemy włazić, bo w ogóle ja mam lekki lęk wysokości. A po drugie jestem tu sam. Także no, i tak to wygląda. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę, sub, dzwonek, wbić na social media. Do zobaczenia, do następnych odcinków i urbexów. Siema.